Demografia to poważne wyzwanie naszych czasów. Dzieci rodzi się coraz mniej i my Polacy po prostu się starzejemy. Dlatego tym donośniej brzmi wezwanie Kościoła: szanujcie życie. I to od poczęcia aż do śmierci. Dziś obchodzimy Dzień Świętości Życia. Wczoraj Narodowy Dzień Życia. To pierwsze święto ustanowił Episkopat Polski w 98 roku. To drugie Sejm, 6 lat później. Choć różnie się nazywają, cel mają ten sam – pobudzić refleksję nas wszystkich nad wartością życia ludzkiego. Marsze i festiwale życia, duchowe adopcje i inicjatywy ustawodawcze przeciwko aborcji. Tak w całym kraju obchodzony jest Dzień Świętości Życia i Narodowy Dzień Życia. Wiedząc, że corocznie w łonach matek ginie kilkadziesiąt milionów dzieci, pragniemy walkę w obronie tych dzieci rozpocząć od modlitwy, gorącej modlitwy o przemianę ludzkich serc. W stolicy od 7 dni trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, warszawskie Jerycho. Wydarzenie nawiązuje do biblijnej sceny zburzenia murów Jerycha po tygodniowym ich oblężeniu. Wieczorami kaplica zazwyczaj jest pełna, w ciągu dnia czy w nocy jest to często kilka osób, natomiast szacujemy, że w ciągu tygodnia przewinie się około 1000 osób. Festiwal Życia, obejmujący liczne wydarzenia modlitewne i kulturalne, już od tygodnia odbywa się w Zielonej Górze. Ta inicjatywa podejmowana jest już po raz siódmy. Chodziło o to, aby pokazać, że życie jest wartością, którą warto cenić, warto się cieszyć, nawet jeżeli to życie jest związane z chorobą, niepełnosprawnością czy jakąś trudną sytuacją. Po raz trzeci wręczone zostały tulipany Narodowego Dnia Życia. Nagrody za promowanie rodziny. W tym roku nagrody otrzymali Marzena Nykiel, Fundacja Mamy i Taty, Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Fundacja Orszak Trzech Króli. Z tulipanami wiąże się hasło przyświecające obchodom Narodowego Dnia Życia. W tym roku są to słowa: rodzina receptą na kryzys. Przygotowaliśmy poradnik dla rodzin. Rodziny dowiedzą się trochę o wartościach związanych z życiem ekonomicznym. Dowiedzą się również, jak sprawniej zarządzać budżetem domowym. Wystawy pro-life, konferencje i dyskusje na temat ochrony życia to inicjatywy podejmowane w wielu polskich miastach. Od zakończenia II wojny światowej w skali całego świata ponad miliard dzieci zginęło w wyniku zbrodniczej aborcji. Nikt nie może do końca powiedzieć, że uczynił wszystko, żeby zaprzestano tą straszliwą zbrodnię, która ukrywa się pod krótkim słowem aborcja. Dzień Świętości Życia jest wyrazem solidarności społecznej, zachętą do działań służących wsparciu i ochronie ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Proszę Państwa, z nami są w studiu twórcy filmu The Human Experience. Film drugi raz jest w Polsce i można go w Polsce oglądać. Thank you for coming. Dziękuję to bardzo, our że przybyliście do naszego programu. Charles, jaki jest przesłanie about tego filmu? What is the main message of the movie? Co to za film? Well, Joanna, we follow Jeff and his razem older brother Cliff z Jeffem i z jego bratem Cliffem zaczęliśmy pewną podróż po całym świecie. Zaczęliśmy w Nowym Jorku, mieszkając przez jakiś czas z ludźmi bez domnymi. Byliśmy również w Peru, byliśmy również w Ganie z ludźmi chorymi na trąd. Ten cały film jest podróżą Jeffa i jego brata i pytaniem o sens życia. Jeff, jesteś bohaterem tego filmu. Czy ten film zmienił twoje życie w jakiś sposób? Może myślenie na świat, spojrzenie? Muszę powiedzieć, że tak, że bez wątpienia ten film zmienił moje życie, zmienił moją wiarę w Boga, zwiększył ją, zaczynam wierzyć w ludzi. Ale to, co jest najważniejsze, jest to, że widzi się setki i tysiące młodych ludzi, którzy są poruszeni tym filmem. Nasz film jest pokazywany milionom ludzi na całym świecie. Dostaję wiadomości na Facebooku, dostaję wiadomości na Twitterze. Ludzie piszą o tym, jak ten film wpłynął na ich życie i o tym, jak chcą zmieniać świat. I to jest piękne. I że ludzie w moim wieku, ludzie starsi, młodsi, kochają ten film i chcą coś zrobić ze swoim życiem. Macieju, drugi raz ten film jest w Polsce. Dlaczego drugi raz? Tak się bardzo podobał? Wsparło nas wielu ludzi, którym dziękujemy. Solideo, Ola Kołakowska, rodzina Zanussich, Poznań, Warszawa. Odzew z całej Polski po raz drugi, dziesiątki maili. Ponownie ruszamy w drugą trasę. Zapraszamy całą Polskę w środę do Poznania, a także w sobotę za 6 dni do Chorzowa. Dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Jest to chyba potrzeba czasu. Wielu ludzi mówi, że jest kryzys ekonomiczny. My twierdzimy,
jest kryzys człowieka. Nie ma. Jeffrey, is it a film for Jeffrey, czy to jest film dla każdego, czy tylko dla młodych ludzi? Nie ma znaczenia, czy jest się katolikiem, nieważne jakiego jest się wyznania. Film jest dla każdego. Film będzie się każdemu podobał i będzie wpływał na każdego w odpowiedni sposób. Ostatnie pytanie, Charles. To prawda, że byłeś w World Trade Center 11 lat temu i to dało ci pomysł na stworzenie twojej wytwórni? Tak, tak, zgadza się. Byłem tam 11 września i po tym, co tam się wydarzyło, stworzyliśmy wytwórnię Grassroots Film i właśnie my tam stworzyliśmy ten film The Human Experience. Bardzo wiele złych rzeczy dzieje się na świecie, a nasz film jest po to, żeby pokazać, że jest dużo dobra, że jest dużo nadziei w ludziach. Dużo złego dzieje się w wiadomościach, widzimy to, ale liczymy na to, że będzie lepiej. Na film do Polski. Hello everybody, I'm Maciej Syka and today I'm in New York City visiting the Human Experiences, Michael Campo and Jeffrey Aziz. We want to invite you to the International Human Experience Tour, which is happening now. Jeff and I are looking forward to returning to Europe and speaking with you in detail about the meaning of life and how we all affect one another. Please visit our website, thehumanexperience.pl.